tej strony Pola Madeleine Buklover. Witam się z Wami dzisiaj w takim naszym wspólnym filmiku, naszym wspólnym TV-arze na 2023 rok. Każda z nas przygotowała jakąś liczbę książek i jest to takie jakby rozpoczęcie. Ten filmik rozpoczyna taką pewną serię na naszym kanale. Raz w miesiącu będziemy losować jakąś książkę z tego TBR-u i czytać się na vlogu i mówić, co o niej sądzimy. Dziewczyny przygotowały, z tego co pamiętam, 12 książek, czyli tyle, ile jest miesięcy w roku, po jedną na każdy miesiąc. Ja przygotowałam 23, dlatego że chciałam też dostać parę polecajek od naszych znajomych z książkowego świata i tak poza tymi filmikami też chciałam przeczytać inne książki. I także tak wyszło i zapraszam do oglądania. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Buksofiów i ja przychodzę tutaj z moimi 12 książkami, bo tyle sobie jak na razie wybrałam, do TBR-u na 2023 rok. Pewnie już Wam tutaj Pola wszystkie zasady wytłumaczyła, także ja nie będę przedłużać, powiem Wam jeszcze tylko śmieszny fakt o tym TBR-ze, bo to było tak, że nagrywałam tak ostatnio na kanał pod koniec 2022 i to wyglądało tak, że ja powiedziałam, że ja nie robię TBR-ów na cały rok, po czym w ten sam wieczór, kiedy ja ten film nagrałam, dzwonimy sobie z bookerami i Asia mówi: no mam super pomysł na kolejną serię na przyszły rok, że będziemy sobie losować TBR i musimy go najpierw ułożyć i ja mam takie... Także tak, jednak musiałam ułożyć ten TBR. Nie było to łatwe. Czy ja się tego będę trzymać? No jakby prawdopodobnie będę zmuszona, więc starałam się tutaj dać takie książki, które nie będą raczej bardzo ciężkie do przeczytania i Wam je tutaj przedstawię. Jak na razie mam 12, ale zastrzegam sobie prawo do czegoś takiego, że po prostu jak w trakcie roku dojdzie mi jakaś właśnie premiera, czy coś, którą będę chciała właśnie przeczytać, to sobie tutaj do tego dorzucę, bo na razie nie wiem, jakie są zapowiedzi na te dalsze miesiące. Także no... nie będę zgadywać, dałam na razie takie pewniaki, które niektóre mam u siebie, niektóre będę miała i w sumie tyle. Większość mam. Pierwszą książką jest I Kissed Shara Wheeler od Casey McQuiston i tą osobę autorską już bardzo dobrze znam, bo czytałam i Red, White and Royal Blue i One Last Stop. Red, White and Royal Blue to jest jedna po prostu z moich ukochanych książek, takich overall, totalnie. Od zawsze, a One Last Stop totalnie mi się nie podobało i to jest po prostu jedna z takich największych rozczarowań. I więc tutaj nie wiem, w którym miejscu stanie ta Shara Wheeler, ale wiem o niej tylko tyle, że mamy tutaj właśnie Sharę i mamy jeszcze Chloe. Mam wrażenie, że ona będzie dosyć taka luźna. Hania w ogóle, Hanixbook, mówi, że ona daje vibe papierowych miast momentami, a ja papierowe miasta lubiłam od Greena, więc jakby całkiem możliwe, że ona mi się spodoba. Przede wszystkim wydanie mi się bardzo podoba. Wiem, że jest tutaj jakiś taki motyw zagadek, bo ta Shara chyba znika w pewnym momencie i zostawia tylko jakieś listy. I tyle. Ale bądźmy pozytywnie nastawieni. Kolejna książka, którą także mam w fizycznej formie. Może widzieliście ją u nas wszystkich na Bookhaulu z KTK, bo chyba wszystkie kupowałyśmy Oddam Ci Słońce. Nie jestem teraz pewna, nawet nie wiem, czy wszystkie tego nie damy do tego TBR-u. Nie wiem. Zobaczymy. Ale ma strasznie małą czcionkę niestety. Wiem tylko tyle, że to jest opowieść o bliźniakach, że bardzo dużo osób po prostu albo ją uwielbia, że serio docenia za styl pisania i tak dalej, bo ona jest dosyć specyficzna, albo totalnie im nie podchodzi, więc ja jestem ciekawa, w którym miejscu jakby tutaj ja będę. Książka, o której też tu ostatnio było, to Śmierć nadchodzi jesienią od Christy. No i tutaj, tak jak ostatnio mówiłam, no w porównaniu do innych książek jest trochę grubsza, ale to jest zbiór opowiadań, więc one powinny pójść dosyć szybko. Nie wiem, przeczytam sobie jedno opowiadanie tam na wieczór i myślę, że jakoś to pójdzie. I mam nadzieję, że trafi akurat na taką porę roku, kiedy no będzie ten taki klimat. Ale nawet gdyby nie, to Christy, jakby wiecie, królowa kryminałów, warto przeczytać, I think. Tym bardziej, że Christy mi się zawsze szybko czyta. Tak, zawsze szybko. Patrycja przeczytała jedną Christy i teraz po prostu ocenia całokształt. Cześć kochani, witajcie na naszym kanale, ja jestem Asia Joanne The Siren i teraz jest kolejna moją część TBR-u. Ja co roku losuję sobie 12 albo 13 książek z mojego Want to Read na Goodzie. Napisałam specjalny program, który muszę się tutaj pochwalić, który mi te książki losuje. Jeszcze robię to od 3 lat i jeszcze ani razu nie udało mi się przeczytać wszystkich. W zeszłym roku została mi jedna. W tym roku już wiem, że z dwoma nie ma szans, że je skończę, bo zostało mi 2 dni roku, jak to nagrywam. I w tym roku też sobie wylosowałam właśnie te 12 książek. I jeszcze co roku sobie dobieram 10 książek, które chciałam czytać, ale uznałam, że tutaj nie będę Wam przedstawiać wszystkich, tylko
takie, które możliwe, że przeczytam właśnie w ramach naszej wspólnej serii, bo wypadło mi bardzo dużo kontynuacji i zobaczymy też, jaki będę miała humor. Jeszcze nie wszystkie książki mam wybrane. Na pewno całość pokażę Wam na moim Instagramie, a tutaj przygotowałam dla Was 12 książek, które chciałabym przeczytać w 2023 roku. Na pewno jednym z moich małych postanowień noworocznych jest czytanie co miesiąc jednej książki Agaty Christie. Ja w tym roku czytałam 3 książki od tej autorki i niezwykle się z nią polubiłam. Po prostu postać Herkulesa Poirot uwielbiam i to, jak on rozwiązuje sprawy, jego metody, jest to po prostu przezabawną postacią i bardzo dobrze mi się je czyta, dlatego też chciałabym bardziej zapoznać się z twórczością autorki. I na pierwszy ogień trafia tutaj Noc w bibliotece, która znajduje się w moim TBR-ze. Wiem, że tą książkę czytała Pola, więc mam nadzieję, że niedługo ja też ją przeczytam, bo Poli się całkiem podobała. Kolejną książką jest Księżycowe miasto, czyli jedyna seria od Sary J. Maas, której ja jeszcze nie czytałam. Trochę się, szczerze mówiąc, boję. Dostałam te egzemplarze od Miśni Następcy Książek, za co dziękuję Ci bardzo. Tylko ja chciałam się za nią zabrać już w tym roku, ale no, odkładam ją po prostu ile mogę, bo chyba nie słyszałam żadnej takiej w pełni dobrej opinii. Raczej to jest traktowane jakie to takie najgorsze dziecko Sary J. Maas, mam wrażenie, na tym polskim bookstagramie i booktubie. Nie wiem, zobaczymy, czy mi się spodoba. Nie nastawiam się na nic i nie mam żadnych oczekiwań, więc może to będzie pomocne. Ja z Sarą J. Maas mam trochę taką sinusoidową relację, bo Szklany Tron uwielbiam i mi się bardzo ta seria podobała. Ja ją czytałam prawie że ciągiem, a z kolei Dwory no są średnie dla mnie i nie podobały mi się aż tak, więc zobaczymy tutaj, jak to Księżycowe miasto. Ja wiem, że ono chyba się też dzieje w trochę takiej bardziej współcześnie osadzonych realiach, ale poza tym nie wiem nic więcej. Oprócz tego faktu, że Poli się strasznie nie podobało. A trzecia książka to Love Theoretically. Od Ali Hazelwood, autorki The Love Hypothesis. Rok temu miałam w moim TBR-ze The Love Hypothesis, dlatego cieszę się, że tutaj znowu wpadła mi kolejna książka autorki. I mam nadzieję, że spodoba mi się bardziej niż Love on the Brain, chociaż dla mnie książki Ali Hazelwood są świetną rozrywką i bardzo dobrze się przy nich bawię, dlatego na pewno po nią sięgnę. Ona ma premierę dopiero w czerwcu, jakoś chyba pod koniec czerwca, więc no do tego czasu nie ma szans, że ją przeczytam po prostu. Czwarta książka to książka, o której tyle się zarzekałam, że przeczytam ją w święta i że na pewno po prostu ja ją w końcu przeczytam, aż trafiła do mojego TBR-u na 2023, czyli Caraval. Ja po prostu nie mam na siebie słów, że ja tej książki jeszcze nie przeczytałam, bo bardzo, bardzo mnie do niej ciągnie. Jestem jej niezwykle ciekawa, tylko trochę się boję, że z racji tego, że ja tak bardzo chcę ją przeczytać, to się też mogę sromotnie rozczarować. Ale mam dodatkową motywację, bo ja też bardzo czekałam na Balladę o złamanym sercu i jestem jej niezwykle ciekawa, już ją dotykałam za granicą w księgarniach i chciałam ją kupić. Ale dopiero niedawno dowiedziałam się z TikToka, że Ballada o złamanym sercu to jest historia bohatera, którego poznajemy w drugim tomie Caravalu, dlatego też do tego czasu nie mogę po nią sięgnąć i to jest też moja dodatkowa motywacja, żeby Caraval skończyć. Moją pierwszą książką i pierwszą serią, którą chciałabym zacząć w 2023 roku, bo w 2022 kończyłam niektóre serie, a teraz czas zacząć i wejść na nowo w ten rok, jest Czas żniw od Samanthy Shannon. Ja jestem po pierwszej części Zakon drzewa pomarańczy tej autorki i niesamowicie mi się podoba jakby sposób kreowania i przedstawienia świata przedstawionego właśnie przez Samanthę Shannon. Także chciałabym spróbować z jej kolejnymi książkami, czyli serią już taką normalną, nie jednotomówką. Słyszałam bardzo dużo dobrego o tej serii. Już nawet nie wiem, kto nie czytał tej serii. Naprawdę wszyscy już są po. I ja też bym chciała przeczytać i zapoznać się z tą serią, bo wiem, że jest świetna. I trochę mam z tyłu głowy, że Samantha Shannon trochę długo pisze te książki i mogę zapomnieć, co będzie w tych tomach i czekanie na kolejne tomy, bo jest ich na razie chyba 4 albo 5 i czekanie na kolejne tomy, no to będzie jednak trochę wyzwanie dla mnie, ale jestem bardzo ciekawa i już od dawna chodzi ze mną ta seria, no i czeka na półce od nie wiem kiedy. Kolejna książka to rok 1984, który zresztą mam tutaj, o, tutaj. Wspominałam o nim w ostatnim filmiku, o książkach, które zalegają mi na półce i tak zalega mi ta książka na półce i chciałabym ją przeczytać bardzo i no jednak jest to klasyk.
w niektórych szkołach nawet jest lekturą szkolną. No i ja też bardzo lubię ten styl pisania George'a Orwella i no tak też za mną chodzi ta książka i w końcu chciałabym się na nią zdecydować. Miałam ją w TBR-ze na 2022 rok, więc Jezu, żebym ja tylko w 2023 ją przeczytała, także no trzymajcie za mnie kciuki, finger crossed i mam nadzieję, że ją przeczytam. Później mam portret Doriana Graya, który też miałam właśnie na rok 2022 w TBR-ze. No i tak się zapoznałam, że się z nim nie zapoznałam, a jest to jeden z tych klasyków, z którymi, który chcę niesamowicie bardzo przeczytać, bo wiem, że jest bardzo dobry, słyszę same dobre opinie o nim. Zresztą ostatnio mam na niego dosyć dużą ochotę, także może nawet i na początku tego roku przeczytam najbliższego. Mam nadzieję, że tak się stanie, także again. Później mamy Almonda, który jest książką z literatury azjatyckiej, literaturą piękną i stoi u mnie na półce już od KTK 2021, także też trochę czeka i właśnie też chciałam powiedzieć wam, że w tym TBR-ze dawałam głównie książki, które trochę stoją mi na półce i zalegają, ale chcę bardzo je przeczytać, także daję je tu, żeby się trochę bardziej zmotywować, tak jest właśnie z Almondem, także mam nadzieję, że się uda. Później mam 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, czyli książka, która w moim TBR-ze jest już od dawien dawna. Ostatnio się z nią zaopatrzyłam, znaczy ostatnio w wakacje się w nią zaopatrzyłam, no i czeka na półce. Ostatnio też bardzo dużo słyszę o Elif Shafak, zwłaszcza o tej książce Zielonej Wyspa Zaginionych Drzew i chciałabym w końcu coś od niej przeczytać, bo dla niektórych jest to nawet 5-gwiazdkowa pozycja. Wiem, że Elif Shafak bardzo dużo osób oczarowuje i chciałabym właśnie zobaczyć, czy jest to taka autorka dla mnie i czy no, polubię się z jej książkami. Czuję, że tak, bo są dosyć oryginalne pod względem opisu, także jest w planach, przeczytam na pewno, bo naprawdę ona też ze mną tak już chodzi i bardzo chcę ją przeczytać, z tyłu głowy mam, że to jest ten czas, żeby ją przeczytać właśnie w 2023 roku. Później mamy Radio Silence od Alice Osman, czyli kolejna książka po kolei, jak zostały wydawane przez, pisane przez Alice Osman i wydawane później. Radio Silence stoi u mnie chyba najdłużej na półce spośród wszystkich książek Alice Osman, bo ja kupiłam je jeszcze w tym wydaniu z Moondrive'a, tym takim starym, średnio pasującym do reszty książek, ale ona tak do mnie mówi z tej półki. Wiem, że jest to jedna z lepszych książek Alice Osman i że warto się z nią zapoznać, także czeka i w tym roku mam nadzieję, że się doczeka, bo już jest trzeci rok u mnie na TBR-ze. Także to jest już wstyd. Trzeba ją przeczytać, okej? Okay? Czas na coś z innego gatunku, przynajmniej takie mam wrażenie, no bo nie widzicie często u mnie książek z literatury chyba piękna zagraniczna. No Elif Shafak zagraniczna wiadomo, ale wydaje mi się, że to jest piękna. Ja się teraz nie chcę pomylić, ale dobra, tak mi się wydaje. Teraz znowu mam wrażenie, że jest taki trochę stonks na Elif Shafak totalnie, bo bardzo dużo osób teraz czyta tą taką zieloną. To jest wyspa zaginionego czegoś, chyba zaginionych drzew, ale nie jestem teraz pewna. I wiecie, tu zielona okładka, też tu Elif Shafak i tu ma takie nutki i coś tam, i drzewo chyba. Nie wiem, to jest taki absolutny bestseller mam wrażenie, jeśli chodzi właśnie o tą autorkę. To jest podobno najlepsza powieść tej autorki, także przekonamy się. Ja wiem tylko tyle, że główna bohaterka chyba umiera i jakby to 10 minut i 38 sekund to jest ten moment, kiedy jej ciało już jest, wiecie, totalnie nie żyje, ale jeszcze żyje mózg. I w tym jakby przez ten czas ona opowiada całe swoje życie wstecz. Tyle wiem. Więcej nie wiem. Dziękuję. Kolejna książka, której tutaj nie mam fizycznie, to z tej strony Sam, czyli You Have Reached Sam, będzie miała swoją premierę w lutym w wydawnictwie Pruszyński i po prostu odkąd zobaczyłam już po angielsku tą okładkę, w sensie po angielsku, angielską okładkę i ogólnie o niej wiedziałam, to i tak nawet bym ją chyba po angielsku przeczytała, bo ona brzmi tak świetnie. Ja nienawidzę nagrywać TBR-ów, ja nie umiem opowiadać o książkach, o których nic nie wiem, no co ja mam wam o nich opowiedzieć, no jakby nic. Więc też mam wrażenie, że ona mi totalnie po prostu złamie serce, jak już Asia tak mówi, że ona jest taka, to ona serio taka będzie. W sensie ja ufam recenzjom Joanny, dlatego ta książka znalazła się tutaj na tym TBR-ze.
Zostajemy tutaj u mnie w wydawnictwie Pruszyński Young, bo mamy kolejną pozycję, którą o nim wydają. Jeszcze nie wiem kiedy, ale wiem, że wydają. I to jest I'm Glad My Mom Died, tak mi się wydaje. To jest książka na faktach. Napisana przez słynną aktorkę, może ją znać, w sensie moje pokolenie takie mniej więcej może ją zna. Bo, Jezu, zapomniałam teraz, McCarthy... Nie pamiętam, jak ta aktorka ma na imię, ale ona grała Sam w serialu Nickelodeona Sammy Cat, albo jeszcze grała w iCarly i ja ją przede wszystkim pamiętam z iCarly. Są przede wszystkim problemy chyba z zaburzeniami odżywiania. I to jest po prostu książka na faktach, tak? To jest w niej najważniejsze i jestem jej po prostu bardzo ciekawa, jak to wypadnie. I to była teraz jedna z takich naprawdę głośniejszych premier w Stanach chyba tej jesieni. Ona jakby nie jest długo na rynku, ta książka, bo ja wcześniej o niej naprawdę nie słyszałam, więc cieszę się, że tak szybko przywędrowała do Polski i to oznacza, że jest warta przeczytania. Piąta książka to książka, o której swojego czasu bardzo dużo mówiła Karolina Kombuk, czyli Cuda za rogiem. Ja o fabule nie wiem za dużo. Kiedyś przeczytałam pierwszy rozdział w First Chapter Challenge, ale nie pamiętam zbyt dużo, poza tym, że akcja dzieje się właśnie w małym japońskim sklepiku, do którego włamuje się kilku włamywaczy i znajdują listy od mieszkańców, od jakichś zrozkanych osób z problemami, które proszą po prostu sklepik o rozwiązanie tego problemu. Ona była bardzo właśnie polecona przez Karolinę. Ja jestem jej ciekawa. Ona na moim Wanted znajduje się od dłuższego czasu, dlatego to się tutaj wrzuciłam tego zestawienia, żeby ją w końcu przeczytać, a ja literaturę azjatycką, jak już możecie wiedzieć, bardzo lubię i jeszcze nie trafiłam na taką książkę, która by mi się nie spodobała. W tegorocznym TBR-ze wylosowało mi się bardzo dużo serii. Nie będę ich wszystkich tutaj Wam pokazywać, ale jedną, o której chciałabym z Wami porozmawiać, jest są Chłopcy Do. A mianowicie Małe Kobietki od Louisy May Alcott. Ja Małe Kobietki... Ja film uwielbiam. Film uwielbiam, jest moim comfort watchem i ja zawsze na nim płaczę, ale książka, ten pierwszy tom nie za bardzo przypadła mi do gustu. Z kolei jednak Dobre Żony bardzo mi się podobały i naprawdę dobrze przy nich spędziłam czas, dlatego tutaj mam nadzieję dokończyć w końcu tą serię, bo jestem zażenowana, że czytam jedną książkę na rok z niej. I jakoś w tym roku kontynuacje serii idą mi bardzo słabo, bo bardzo dużo serii zaczęłam, a bardzo mało serii skończyłam. Dlatego też kolejnym moim postanowieniem jest tutaj na 2023 skończenie kilku serii. Siódma książka to kolejna kontynuacja Mysteries of Thorn Manor, czyli taki połówkowy tom, tom półtorej z Magii Cierni od Margaret Rogerson. Ja autorkę uwielbiam i Magia Cierni mi się strasznie podobała. Ona dawała mi taki straszny klimat ruchomego zamku Hauru, a zwłaszcza po tym zakończeniu, które zostawia nas takim cliffhanger, że jestem niezwykle ciekawa, co autorka wymyśliła. Premiera tego tomu jest 23 stycznia. Oczywiście mogę się mylić, bo ja te daty biorę z głowy i prawdopodobnie nie pamiętam ich dobrze, ale jest ona pod koniec stycznia, więc będę ją na pewno zamawiała już niedługo na Amazonie i zobaczymy, kiedy ją przeczytam. Później mamy sezon Luster, które też kupiłam z myślą przeczytania w niedługim czasie i tak czeka od premiery z tamtego roku i no i czeka. No i chciałabym się właśnie zmotywować tym TBR-em do przeczytania jej, bo ona siedzi z tyłu głowy. Wiem, że jest bardzo podobna do Ground. Ground mi się bardzo podobało, także też chciałabym się zapoznać z sezonem Luster, bo myślę, że mi się spodoba, bo tam są takie elementy, tak. Elementy baśniowe, właśnie z nawiązań baśniowe, ale jednocześnie mamy tam normalnie książkę obyczajową, tylko z elementami właśnie tymi baśniowymi i one nawiązują do fabuły, która no nie jest prosta. Z tego co wiem, mamy tam tematy gwałtu, to na pewno, tak samo jak w Ground, także tak, chciałabym z większą ilością książek właśnie typu Ground się zapoznać. No i myślę, że sezon Luster właśnie będzie taką książką, która będzie dobra dla mnie pod tym względem, że jakby z chęcią mojego zapoznania się do tego. Później mamy Wierzyliśmy jak nikt. To już w ogóle książka, która czeka na półce 2-3 lata. Nie, no nie. Nie wiem, ile, kiedy ona została wydana, ale na pewno tak 2 lata. No i czeka i czeka i się nie może doczekać. Jest to dosyć gruba książka. I tak na jakiś czas o niej zapomniałam, a w 2022 roku nasłuchałam się o niej bardzo dużo dobrego, zwłaszcza od Antek Czyta oraz od Kamila Czyta, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Wiem, że oni są dosyć dużymi fanami właśnie tej książki. Wiem, że ona jest też niezbyt
prostą historię, dlatego też się do niej tak długo zabieram. Później mamy Gąsienicę, czyli też kolejna książka z literatury azjatyckiej. Ona tak ze mną chodzi i chodzi, kupiłam ją na WTK w maju i to myślę, że będzie ten moment, kiedy ją przeczytam. Też dla mnie trochę prościej, bo ona jest krótka, więc myślę, że zmotywuję się, żeby ją, po nią sięgnąć, bo jednak wiadomo, jak to sięganie po krótkie książki raczej ciągnie, czy ciągnie bardziej tak łatwiej nam sięgnąć po krótką książkę niż po długą, także mam nadzieję, że nie będzie długo czekać na półce. Później mamy Historię psztu od Mai Lundę, książkę, która czeka, już nie wiem ile, ale też długo czeka i niesamowicie mnie ciekawi, bo słyszałam o niej bardzo dobre opinie i zaczęłyśmy kiedyś z misią następcy książek. Zaczęłyśmy ją słuchać kiedyś tam w audiobooku i tak jakoś poczułam chęć właśnie zapoznania się z tą historią. No i poza tym nie może zbyt długo czekać, tak? Nie może już zbyt długo czekać, ale nadal jak na nią patrzę, to mam ochotę właśnie po nią sięgnąć i nawet jej grubość mnie jakoś bardzo nie demotywuje, jeśli mogę tak to powiedzieć. Później jest książka Aspik, która ze mną chodzi od czasu premiery w tamtym roku, czyli jakoś tak na początku roku. Słyszę o niej mega dużo dobrych opinii, podobno jest ciągająca, porusza ważne tematy i kupiłam ją pewnego razu, będąc z mamą w Empiku i od tego czasu czeka i to już tak pół roku chyba mija. Też na mnie właśnie tak spogląda z półki i no i chciałabym po nią sięgnąć, no bo ostatnio w ogóle o niej słyszałam u Gabresi, Reader Friendly, która pochłonęła ją i powiedziała, że to jest 6 na 5 gwiazdek, także to będzie rok, w którym się zapoznam z nią. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo premier właśnie tych młodzieżówkowych, które wejdą mi tutaj, będą kolidować i powiedzą my pierwsze, nie jakiś Aspik. Muszę najpierw Aspik przeczytać, tak, to jest moje zadanie. Bardzo chcę się z nią zapoznać, bo już o niej słyszałam przed polską premierą. W samych superlatywach w sumie. Kolejną książkę też mam. Ja wam tutaj pokażę. Jest to Grown, które też już niedawno miało swoją premierę, więc to właśnie z tych książek, które już były, a ja ich jeszcze oczywiście nie zdążyłam przeczytać. Ale mamy tutaj też na jednej z pierwszych stron ostrzeżenie o treści, a to oznacza trigger warnings. Także jak możecie się spodziewać, nie będzie to łatwa lektura pewnie. Także jedna z takich cięższych, ale mam wrażenie, że bardzo, bardzo ważnych książek, dlatego też się tutaj w tym zestawieniu znalazła. Musicie być ogólnie ze mnie dumni, że ja mam tutaj w tym TBR, że na ten przyszły rok tyle różnych, coś jest dosyć różnorodnie. Jak na mnie to jest różnorodnie, nie dałam jakichś takich samych, wiecie, na przykład młodzieżówek czy coś. No w sensie, okej, może akurat tu jest dużo młodzieżówek, ale tematycznie one są bardzo różnorodne i to mnie przede wszystkim cieszy. Jest teraz coś całkiem z innego gatunku, powiedzmy, bo z literatury bardziej dziecięcej, od wydawnictwa Zygzaki Motel Kalivista. Ja cały czas nie wiem, czy ja dobrze czytam ten tytuł, but anyway. Mam wrażenie, że przed premierą tej książki, która też już była, strasznie dużo osób chciało ją przeczytać, a jak ona już wyszła, to praktycznie o niej ucichło i praktycznie u nikogo nic o tej książce nie widziałam. Ja nie wiem, jak to się stało, ale taka prawda i dlatego ja ją mam zamiar przeczytać. Ma dużą czcionkę, jak się możecie domyśleć, bo jest to literatura właśnie bardziej taka middle grade, właśnie nie dziecięca, bo to trochę źle brzmi, no bo jednak to jest grube i pisane prozą, ale taka, wiecie, middle grade, bez żadnych trigger warningów prawdopodobnie. No i nie wiem. Okej, okay, kolejna książka, której też jeszcze nie mam, ale wiem, że będzie wydana, to Parachutes. Nie wiem, czy to, jak to zostanie przetłumaczone, czy na spadochrony, czy jak, ale tyle o tej książce widziałam przede wszystkim u Karo Kombuk, że I need this po prostu. Jestem bardzo ciekawa jej, jak ona ogólnie wypadnie i cały czas jakoś mnie tam zachęca, ale nigdy nie miałam na tyle do niej chęci, żeby ją przeczytać po angielsku, także no, polska premiera może mnie w końcu do niej zmusi. Jakby co, to też u nakładem Unidia będzie wydawana. Ta książka to książka, o której już wam mówiłam, czyli 1000 okrętów wydane przez wydawnictwo Kobiece w tym roku. Jest to historia wojny trojańskiej, ale opisana z perspektywy kobiet biorących w niej udział. Ja bardzo lubię właśnie, w ogóle bardzo lubię historię i książki historyczne, albo takie trochę przypominające książki historyczne. Dlatego też tej książki nie mogę się doczekać i od czasu premiery bardzo chcę ją przeczytać. Jeszcze nie zjawiła się u mnie na półce, ale to jest na pewno kwestia czasu i niedługo u mnie zagości.
a sam właśnie okres wojny trojańskiej, historii starożytnej Grecji, Rzymu, Egiptu, no i oczywiście kilka innych okresów historycznych są moimi ulubionymi i zawsze sprawia mi jakąś radość czytanie o nich. Kolejna książka to również książka, która na moim Goodreads znalazła się przez Karolinę Kombuk, czyli Tam, gdzie las spotyka się z niebem. Swojego czasu, jeszcze kiedy nie miała wydania polskiego, ona była bardzo właśnie polecona przez Karolinę. Ja jestem książki niezwykle ciekawa. Wiem jedynie, że to jest historia dziewczynki, która zostaje znaleziona w lesie i jest trochę dziwna, ale nic o niej nie wiadomo i że tam też jest realizm magiczny, czyli nie wiem o niej naprawdę prawie że nic. Ale myślę, że to może być coś takiego chwytającego za serce, co mi się spodoba. Kolejna książka, a zarazem kontynuacja serii, to Niechciany następca od Daniel Jensen. Bardzo się cieszę, że w ogóle trochę tych książek, które tutaj mam w tym tybierze, są już na mojej półce, bo jednocześnie czytając będę zmniejszała mój stosik wstydu. To nie tak, że kolejne książki już do mnie idą, ale wiecie jak jest. Jest to kontynuacja Królestwa Mostu, czyli trzeciej serii Daniel Jensen, która jest wydawana w Polsce. Ja czytałam dwa pierwsze tomy, podobały mi się. No, bardzo lubię Daniel Jensen, nie uważam, że ona jest jakąś wybitną autorką, ale ja się dobrze bawię przy jej książkach, dlatego też się cieszę na tą pozycję. Co prawda trochę przeraża mnie objętość tej książki, bo ja przyzwyczaiłam się do tego, że książki Daniel Jensen mają po 350-400 stron, a nie 700 prawie, więc nie wiem, kiedy za nim się zabiorę, bo trochę grubasków teraz mam do czytania, ale trochę po cichu liczę, że się pojawi w audiobooku może, bo z tego co pamiętam, pierwszy tom był w audiobooku czytany przez Martę Żmudę-Czajatowską, więc trochę nie wiem, co o tym myślę, bo nie słuchałam, ale może będzie fajnie. Później mam Paksa, którego dostałam kiedyś od Booker i też czeka trochę na półce. Jest to taka dosyć ciepła historia, z tego co wiem, z literatury dziecięco-młodzieżowej, o lisku i o chłopcu i jakoś tak myślę, że w okresie sesji, która będzie dosłownie zaraz, będzie mi potrzebna taka luźna książka, która otuli mnie. Wiem, że jest bardzo wzruszająca i jakoś tak słyszałam dużo pozytywnych opinii o niej i myślę, że sięgnę w końcu po nią, bo też bez sensu, żeby tak stała, nie? I się patrzyła nieprzeczytana. I zaczynamy polecajki od moich book besties i zaczniemy od Booker, bo Bookery też mi tutaj poleciły. Od Asi dostałam Magię Cierni, czyli książkę fantastyczną, bo nie wiem, czy jest młodzieżowa, ale fantastyczna na pewno. Jest to jednotomówka. I to jest książka, której słyszałam. Raczej właśnie też pozytywnie. Może nie jakieś zachwyty czy coś, ale wiem, że Asia się akurat zachwyca nią, więc jeśli Asia się nią zachwyca, to coś znaczy. My z Asią mamy dosyć podobny gust. W ogóle z Bookerami mam dosyć podobny gust, także myślę, że raczej mi się spodoba. No i kolejna polecajka jest od Patty. Kocham Cię, Patty, również za to, że dałaś mi premierę 2023 rok, którą na pewno będę czytać już dosłownie w najbliższych dniach, czyli Ari i Dante. Arystoteles i Dante przepadają w toni życia. W ogóle ten tytuł jest tak ładny. Przepadają w toni życia. Angielski mi się podobał, on jest trochę inny, ale ten polski, on ma coś sobie takiego... I on tak bardzo pasuje do tych książek, w sensie do tej książki, bo na razie tylko czytam ten pierwszy tom, ale patrząc na pierwszy tom, to ten drugi tytuł drugiego tomu pasuje tak idealnie. I już nie mogę doczekać w ogóle, bo z Antkiem gadałam, który będzie mieć patronat na tą książką i również z Patty, że no ta książka jest trochę inna niż pierwszy tom Ariego i Dante, bo chłopcy już dorośli, są dorosłymi osobami i porusza też ważne tematy, ale nadal te książki mają ten swój niepowtarzalny język i prowadzenie właśnie tej fabuły. Także I'm so excited. Ja kocham Ariego Dante, jedna z lepszych książek tamtego roku, także nie mogę się doczekać. Później mamy polecajkę od Oli Bukolandii, czyli Mroczną materię od Blake'a Croucha. To o tej książce coś słyszałam u kogoś, chyba u zaksiążkowanych. I jestem ciekawa, totalnie nie wiem o czym to jest, ale we will see, będę czytać w tym roku. Bogu dzięki, jest krótka, także love you, Ola. Kocham tych wszystkich ludzi tutaj, że jednak nie dali mi takich cegieł. Kolejna polecajka jest od Matyldy. Nie wiem, jak przeczytać twoją nazwę, jak zwykle. Tutaj idę. Od Matyldy dostałam polecajkę Wygod Jakuba Małeckiego. Ja już kiedyś czytałam jedną książkę od Jakuba Małeckiego.
czytałam, bardziej słuchałam, ale zaczęłam podobno od tej gorszej i chciałabym się przekonać właśnie do Jakuba Małeckiego z tej odpowiedniej strony. Też jakoś tak ostatnio miałam ochotę właśnie na jakąś z jego książek, albo Rdze, albo Dygot, także idealnie, bo chętnie przeczytam w sumie Dygot, no i Matylda bardzo się zachwyca Małeckim, także chciałabym przeczytać ją w 2023. Później mamy Zatracenie od Nadii. No Nadia Bookie Fox tak zachwyca się Zatraceniem i już tyle słyszę o niej. Ja bardzo bym chciała ją przeczytać, ale wiem, że to jest trudna książka, pomimo tego, że jest bardzo krótka, ma około 100 stron. To jest, no jednak trzeba się do niej przygotować psychicznie i mieć taki swój moment, ale w tym roku na pewno będę czytać i jest w planach, bo myślę, że nie bez powodu Nadia by zachwycała się tą książką, także no trzeba ją przeczytać. Później mamy polecajkę od Antka Antek Czyta, czyli Bunny. Książka, która zawładnęła przez jakiś czas w okolicach wrocławskiej targów książki Bookstagramem. I książka, która nie została jeszcze u nas wydana w Polsce, z tego co wiem, jest tylko po angielsku. Znaczy tylko po angielsku. Jest po angielsku. Muszę ją właśnie przeczytać w takiej formie. Także jest w planach. Totalnie nie wiem, o czym jest, ale jak zobaczyłam sesję zdjęciową, tutaj wam gdzieś stawię, właśnie u Antka z moimi Book Besties, resztą Book Besties, to byłam zachwycona i jednocześnie jestem bardzo zaintrygowana, o czym jest ta książka, zwłaszcza w kontekście tej maski, którą ma Antek na zdjęciu. I już chyba przedostatnia, albo jedna z ostatnich, to Ostatnie nocy w klubie Telegraf, również taka premiera jeszcze z 2022 roku, którą powinnam była przeczytać, ale oczywiście no, zabrakło chęci i czasu. Ona ma cudowną wklejkę. Te wklejki tutaj w tej książce, ogólnie ta cała szata graficzna, to jest bardzo, bardzo, bardzo coś fajnego. Ale ona ma Slate. Ja! Patrycja odkrywa książki. Patrzcie. Patrzcie. No jakby mega ma tą wklejkę. We need your propsy. Wiem, że tutaj jest Chinatown i wiem, że jest Ameryka, chyba lata 50. Więc dosyć tak wstecz i... Powinna być pod tym względem wyjątkowa. Też jakoś dużo opinii o niej nie widziałam, ale strasznie mi się ta okładka podoba po prostu. Odkąd kiedy ona wyszła, to strasznie. Już będzie dosyć monotematycznie, bo zostały mi dwie ostatnie książki i pierwsza z nich to Solitaire od Alice Osman, dlatego że ja nie czytałam jeszcze Solitaire, a zaczynałam kiedyś po angielsku. I nieraz wam już przy ocenianiu This Winter czy tam jakichś innych tych mówiłam, że po prostu bardzo lubię Tori Spring, a po prostu Solitaire dotyczy głównie Tori i teraz też będzie ta książka wychodzić, także myślę, że po polsku postaram się ją przeczytać, jak nie to trudno, ale taki mam cel. Może jednak, jeśli nie będę chciała czytać tego polskiego tłumaczenia, to wrócę do tej po angielsku, bo mam na czytniku. Jednak to jest taki faktycznie fajny British English i fajnie się to czyta po tym angielsku. Tylko mi jak zwykle brakuje chęci i czasu, więc ja jej nie skończyłam. A pamiętam, chyba kiedyś jak z wakacji wracałam, to ją zaczynałam. Raz już ją zaczynałam i ja pamiętam dosłownie cały początek tej książki. Jeśli jesteście ciekawi, jak brzmi pierwszy rozdział, to on jest na końcu nowelki This Winter. Jest już przetłumaczony, pierwszy rozdział zawarty. I ostatnią książką jest... Nie ściągnę wam tego z góry, sorry, bo mi się nie chce. Wzorna miłość Christine Loren. To mi też trochę daje taki vibe jak The Love Hypothesis. Myślę, no ogólnie ja Christine Loren bardzo lubię. I myślę, że to będzie taki romans, który po prostu przeczytam bez jakichś tam większych problemów, więc jakby musicie mnie zrozumieć. Ja nie mam w ciągu roku, właściwie przez większość roku zbytnio jakoś tam, wiecie, dużo czasu, żeby czytać takie ambitne lektury. Gdybym mogła robić taki w pełni TBR w 100%, taki wiecie, mniej realistyczny, to bym tutaj dała na pewno jeszcze Wierzyliśmy jak nikt, czy coś w tym stylu, bo to są jednak książki, które też leżą i czekają i to już u mnie fizycznie tutaj. Ale no jeśli ja wylosuję na przykład, nie wiem... Teraz w styczniu taką książkę, to ja bym jej nie przeczytała po prostu. Jeszcze nie teraz, dlatego to są takie książki, do których nie można się zmuszać w tego typu filmach, które my tutaj robimy. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale przedstawiłam wam tutaj po prostu wszystko, co chciałam. Przynajmniej mam takie wrażenie. Tak jak mówiłam, jeśli coś mi jeszcze wpadnie do głowy, to ja to sobie dodam w trakcie roku i będę was o tym na bieżąco informować. No i trzymajcie za nas kciuki, żeby nam ten challenge wyszedł. Nie wiem, czy to wyjdzie przez cały rok, ale przynajmniej przez pierwszą połowę, powiedzmy, proszę, żeby to wyszło. Musimy się jakoś do tego zmotywować. Jeśli chcecie się dołączyć, to również możecie. W sumie to jest fajne wyzwanie też takie dla was, jeśli ktoś tak by chciał zrobić. I wiem, że dużo osób tak na Bookstagramie chyba nawet w tamtym roku robiło, przynajmniej na początku chciało. Czy im się to udało, nie wiem, ale ambitnie.
Także tyle z mojej strony. Żegnam się z Wami, pa, pa. No i książka, do której miałam podejście już trzykrotne, czyli Bezgwiezdne Morze. Ja popełniłam chyba ten błąd, że próbowałam posłuchać jej w audiobooku, a ta książka jest bardzo taka skomplikowana i złożona, taka wielowątkowa. Te wątki się ze sobą przeplatają, że ja po prostu po przesłuchaniu 5 godzin nie byłam w stanie powiedzieć, o czym jest ta książka. Kojarzyłam kilka wątków, ale nie wiedziałam, jaki jest jej główny cel, dlatego też kupiłam ją i postanowiłam przeczytać ją albo po prostu normalnie w papierze, albo słuchać i śledzić tekst, a nie skupiać, o Jezus, ale to jest ładna wklejka, nie złożyłam tego nigdy przedtem, a nie właśnie słuchać i skupiać się na kilku innych rzeczach, dlatego też chciałabym ją w końcu przeczytać, bo ona czeka na mojej półce od dłuższego czasu już i... No i zobaczymy. A też autora jestem ciekawa, bo wiem, że Cyrk Nocy swojego czasu od tego autora był bardzo popularny. Jeszcze nie miałam nic okazji od niego przeczytać, więc chciałabym wiedzieć, czy warto w ogóle inwestować w ten Cyrk Nocy, który jest trudno dostępny, czy nie. Ostatnia książka, którą mam tutaj Wam do pokazania, to Rozjemca od Brandona Sandersona. Jest to książka polecona mi przez moich znajomych, którzy po tym, jak dowiedzieli się, czytałam właśnie Skyward, czyli Do Gwiazd, które... Trochę miało taką u mnie tendencję spadkową, dam jeszcze szansę czytelniczce, ale zobaczymy, czy będę tę serię kontynuować. Poleciło mi właśnie na taki początek z Sandersonem Rozjemce. To jest, z tego co wiem, jednotomowa historia, która trochę nawiązuje do Archiwum Burzowego Światła, ale mogę się też mylić. Jest mi trochę po prostu wstyd z tą książką i z Bezgwiezdnym Morzem, że one tyle czekają u mnie na półce, dlatego też postanowiłam z mocnym postanowieniem poprawy, że je przeczytam w 2023 roku. To były już wszystkie książki ode mnie. Widzimy się już niedługo na naszym kanale. Do zobaczenia. I później mamy tajemną historię od Kondzia Linglingbook. Tajemna historia jest już drugi raz w moim TBR-ze, przy czym ona była w 2021 na TBR-ze, w 2022 ją opominałam i znowu jest w 2023. Ja już kiedyś zaczynałam tajemną historię, przeczytałam 50 stron, ale do niej też trzeba się tak przygotować. Przynajmniej ten początek ma dosyć dużo opisów, no i jest to jednak literatura piękna, także muszę się też do niej przygotować, ale coraz bardziej nabieram na nią ochoty, w ogóle mam teraz ochotę na literaturę piękną i klasyczną. Myślę, że może za niedługo sięgnę po tajemną. A poza tym Kondzio dzisiaj do mnie zadzwonił i powiedział, że przeczytał w całą noc tajemną historię i zrobił reread jej w sensie i no zachwycony jest po raz kolejny i mówi do mnie, musisz przeczytać, a jestem jak, oh, Boże, znowu będzie mnie tutaj katował, że muszę to przeczytać i no muszę w końcu to przeczytać, bo to ile fanów ma tajemna historia, to nawet nie zliczę. I później mamy od Izy Książkowej Baby Frankensteina, czyli klasyk, który... Jeden z klasyków, który trochę za mną chodzi, to jest ten klasyk, po który wiem, że kiedyś bym sięgnęła, może nie w najbliższej przyszłości, ale właśnie to, że Iza mi go dała jak do TBR-a na 2023, to mnie zachęca, żeby po niego sięgnąć. Jest to historia, która no, dosyć duży wpływ miała jednak na literaturę, tą teraźniejszą, współczesną, także no, jestem ciekawa, a poza tym no, chciałabym obejrzeć też przedstawienia teatralne, ale po przeczytaniu książki. Później mamy polecajkę od Mary Bookstagramery, czyli Śmierć Viveka Odżiego, chyba tak się czyta ten tytuł książki. Książka od filtrów, tam gdzie pracuje Mary, a ja jestem ciekawa właśnie książek od filtrów i chciałabym się z nimi zapoznać, bo mają dosyć ciekawą tematykę, także tutaj Mary przychodzi do mnie z pomocą i poleciła mi właśnie tą książkę. Myślę, że za niedługo będę ją zamawiać właśnie na Empiku i zapoznam się z nią. Wiem, że tutaj mamy temat reprezentacji LGBT właśnie w Afryce, chyba w Nigerii, i jak to tam jest postrzegane. W ogóle nie spodziewałam się tej polecajki od Mary, także no, jestem ciekawa. Później mamy od Gabi, o której już mówiłam, czyli Reader Friendly Instytut Stephena Kinga. Totalnie się tej książki nie spodziewałam, ale jest to ta książka Stephena Kinga, po którą chciałam kiedyś sięgnąć. W sensie, jakbym miała po coś sięgać Kinga, to właśnie po Instytut. Także cieszę się, bo czuję się trochę zmotywowana do tego. Nie miałam jej w najbliższych planach, ale skoro Gabi powiedziała, że jest super, to czemu by nie sięgnąć? No. I na sam koniec 23. książka od Ani przez książki. Wszyscy jesteśmy łotrami. Chyba tak ten tytuł brzmi. Czyli styczniowa premiera w wydawnictwie Young. Tyle, ile ja się nasłuchałam o właśnie o łotrach
i tyle dobrego się nasłuchałam o Łotrach. W ogóle oni słyszałam wcześniej, przed premierą naszą polską, że no jest na co czekać. Wiem, że mamy tutaj złe postacie przedstawione, villanów, także no ja lubię, jak mamy książki z perspektywy właśnie villanów, bo no na przykład jestem fanką, może nie książki, a co filmu Joker, gdzie mamy przedstawioną perspektywę właśnie złej postaci, także tutaj też jestem bardzo ciekawa, bo mamy złe postacie. A poza tym nic za bardzo o niej nie wiem, oprócz tego, że wszyscy o niej mówią, że jest super. I będę czytać. Chyba będzie to pierwsza książka w styczniu, w sensie w tym roku, więc jestem ciekawa. Tak. I to by były wszystkie polecajki od nas. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Nie wiem, ile on jeszcze trwa, ale coś tak czuję, że długi będzie, bo tych polecajek trochę jest od każdej z nas. Mam nadzieję, że zrealizujemy te TBR-y. Już nie mogę się doczekać tej nowej naszej serii filmików, gdzie będziemy losować te TBR-y i czytać. Zresztą, no, tutaj same sobie wybierałyśmy trochę książki, w sensie po części, i też jesteśmy ich bardzo ciekawe, więc myślę, że to jest taka dosyć duża motywacja właśnie, żeby czytać chociaż tą jedną książkę w miesiącu z naszego TBR-u na 2023 rok. Także trzymajcie za nas kciuki. I do zobaczenia w przyszłych filmikach. Cześć!